Rafał Wojnarowski, witam i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości naszej robczyckiej telewizji. Burmistrz Robczyc Bolesław Bujak zaprasza mieszkańców gminy Robczyce oraz lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania strategii rozwoju gminy Robczyce na lata 2022-2030. Konsultacje przeprowadzane są na terenie gminy Robczyce w dniach od 31 grudnia 2021 roku do 13 stycznia roku bieżącego w formie badania opinii mieszkańców. Do 14 dni od daty zakończenia konsultacji mieszkańcy mogą składać wnioski i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji. Tematy konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Robczycach, która dostępna jest pod adresem www.robczyce.eu oraz na profilu Miasto i Gmina Robczyce w serwisie społecznościowym Facebook. Odpowiedzi na zagadnienia konsultacji oraz wnioski i opinie po zakończeniu konsultacji można składać w formie pisemnej do skrzynki znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Robczycach, natomiast w formie elektronicznej na następujące adresy kiepielt@robczyce.eu, pazdan@robczyce.eu, skaluba@robczyce.eu. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy dla organów gminy oraz dla wykonawcy strategii rozwoju gminy Robczyce na lata 2022-2030. Głównym punktem obrad było głosowanie w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2022. Omówienia budżetu dokonał burmistrz Robczyc Bolesław Bujak. Przyznaję, że ten budżet jest optymalny jak na możliwości i warunki 2022 roku. Nie wiem, czy wszystkie dochody, te, które są prognozami przedłożonymi przez rząd, przez ministra finansów, skierowanymi do wszystkich gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich na dzień 15 listopada i będzie do końca wiarygodny i będzie realizowany. Czy nawet uchwalenie budżetu państwa nie spowoduje zmiany tych prognoz? Oby nie. Mamy na pewno niższe dochody, które wynikają z nowego programu podatkowego. Polski Ład powoduje, że trochę niższe będą dochody z PIT-u. Czy wyrówna nam subwencja wyrównawcza? Czas pokaże. Natomiast wszyscy dzisiaj wiemy, Wysoka Rado, że koszty bieżące są absolutnie zaprogramowane i w projekcie budżetu państwa i pewnie również w naszym budżecie. Mówiłem w sposób optymalny, ale obawiam się, że każdy tydzień przynosi nowe doświadczenia i nowe informacje w zakresie, jak to potocznie na ulicy mówi się, drożyzny, mówiąc językiem ekonomicznym, inflacji, która powoduje, że rosną koszty bieżące funkcjonowania każdej rodziny, a taką rodziną jest również gmina. 27 512 osób, tyle nas chyba jest na koniec tego roku. I ta rodzina ma też ważne wydatki bieżące. Te wydatki bieżące możemy określić jako pewien poziom usług społecznych, usług w zakresie infrastruktury, naszych różnych instytucji publicznych, które zawierają się w słowie samorząd, samorząd gminny. Kończąc takie ogólne omówienie tego projektu budżetu, o którym sporo bardziej szczegółowo mówiliśmy na komisjach stałych rady, bardzo proszę o uwzględnienie, że bez mała co miesiąc będziemy ten budżet korygować. Pomimo wszystko, bo takie niesie potrzeby życie, a to życie to wciąż zmieniająca się sytuacja. Jestem przekonany, że będziemy również do tego budżetu wprowadzać nowe dochody. O niektórych wiemy, że te dochody są i wiemy, na co będą kierowane, ale jeszcze nie ten czas na ich w tym momencie wprowadzenie. Bardzo proszę o rozważenie przegłosowania projektu budżetu, aby nasze służby Urzędu Miejskiego i wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym również spółek, mogły od 1 stycznia realizować kierunki i cele, które Wysoka Rada
między innymi poprzez uchwalenie budżetu wyznacza na ten przyszły 2022 rok. Ostatecznie budżet przyjęty został przez radnych jednogłośnie. Dochody budżetowe gminy Ropczyce zostały zaplanowane na kwotę 125 628 000 zł. Po stronie wydatków zapisana została kwota 138 343 000 zł. Budżet na rok obecny został tak skonstruowany, by możliwa była kontynuacja rozpoczętych w roku poprzednim inwestycji. W grupie najważniejszych planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. przebudowa ulicy Brzozowej i ulic w centrum miasta, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich, a także przebudowa i budowa dróg gminnych, ulic i chodników. Powstanie również kolejny blok ropczyckiego TBS-u z mieszkaniami na wynajem z wieloletnimi dopłatami do czynszu. Zaplanowano także budowę dwóch boisk o sztucznej nawierzchni oraz rowerowego placu zabaw przeznaczonego do zbiorowej rekreacji. Ciągle trwają starania o dotację na budowę szkoły na osiedlu Witkowice. To niezwykle kosztowna, sięgająca 40 milionów złotych inwestycja. Gmina Ropczyce złoży po raz kolejny wniosek na budowę tego obiektu do rządowego programu Polski Ład, do którego nabór przewidziany jest w lutym obecnego roku. Na kształt budżetu wpływ miało także obniżenie opłat za odbiór i utylizację odpadów oraz dopłaty do metra sześciennego wody w wysokości 40 groszy i kanalizacji w wysokości 2 zł. 40 groszy. Obie pozycje zmniejszają dochody budżetowe. W sprawozdaniu międzysesyjnym gospodarz gminy zwrócił uwagę na rolę, jaką w życiu naszej lokalnej społeczności odgrywa działalność instytucji kultury i sportu. Ja chciałbym, żeby mieszkańcy też zwracali uwagę na ten poziom możliwości korzystania z tych usług publicznych, z tej sfery wrażliwej, z edukacji, z oświaty, z kultury, że udział dzieci, młodzieży w wielu stałych formach kultury jest niezwykle ważny, że oprawa artystyczna przygotowana przez Centrum Kultury, Domy Kultury, przez biblioteki, również ta sportowo-rekreacyjna przez Centrum Sportu, utrzymanie tych hal sportowych, sal, tych różnych jednostek, prawda, klubów sportowych, to jest ważne zadanie i również to jest ta część naszej pracy samorządowej, którą powinniśmy pokazywać mieszkańcom i wskazywać, że jest niezwykle ważna. Jeśli chcemy zatrzymywać młode pokolenie, to młode pokolenie nie tylko musi mieć pewność, że nie będzie stało w kolejce, żeby zapisać swoje dziecko do żłobku czy do przedszkola i że nie będzie, prawda, w korkach przejeżdżało do szkoły i ze szkoły odbierając dzieci, jak w Rzeszowie czy w innych tego typu większych miastach, ale i że będzie gdzie spędzić czas atrakcyjnie w sobotę, w niedzielę, czy gdzie zaprowadzić swoje dziecko na rozwijanie jego zainteresowań muzycznych, tanecznych, artystycznych. I to staramy się robić. W punkcie obrad zatytułowanym Sprawy różne radni chętnie zabierali głos. W 2014 roku, czyli budżet na 2015 rok, też był podjęty jednogłośnie. I chciałem tu przypomnieć, bo to też taka bardzo fajna chwila była. Było trzech radnych wtedy z opozycji, ale jednogłośnie też było podjęte. To dla was, koledzy, żebyście nie żałowali decyzji dzisiejszej. Mietna data, 7 lat temu, trzech kolegów, Darek, Jasiu i ja, głosowaliśmy wtedy za budżetem, faktycznie jednomyślnie wszyscy. Przed nami, szanowni państwo, trudny rok, jak pan burmistrz mówił. Niech ten nasz gest będzie właśnie takim gestem woli współpracy i zrozumienia, żeby ponad podziałami spróbować ciągnąć dalej ten wózek. Przede wszystkim, żeby zadbać o pracowników naszego samorządu, żeby nie stracili tutaj ludzie zatrudnienia, bo czasy trudne przed nami. No mówię, jakoś wspólnie spróbujmy działać. Bardzo serdecznie chciałabym też tutaj podziękować wszystkim, że tak tworzymy taką fajną, wspólną właśnie tutaj wspólnotę w Radzie, że to jednomyślnie żeśmy uznali, co jest dobre i co dla naszego rozwoju, naszej ojczyzny małej, czyli Ropczyc, i że podjęliśmy tu jednogłośnie ten budżet. Kazali mi tak podziękować, że dostali
prezent na święta. I serdecznie tu dziękuję panu burmistrzowi i wszystkim tu kolegom i koleżankom radnym, a tym prezentem to było oświetlenie właśnie drogi powiatowej na Górnej Niedźwiadzie. No było to tak tam nieprzyjemnie ciemno i na święta się zaświeciło. Dostałam nawet parę telefonów, żeby podziękować. Dzięki temu, że mamy uchwalony już ten budżet, nie jest może on za bardzo bogaty, ale tak jakbyśmy chcieli. Myślę, że ta nasza szkoła w końcu się zmieści teraz w tym roku w tej inwestycji, w tym programie i uda nam się te środki pozyskać. Wszystkie uchwały procedowane w trakcie czwartkowej sesji spotkały się z pozytywnym odbiorem radnych. Corocznie organizowany konkurs plastyczny cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Znamy tegorocznych laureatów, którym leży na sercu dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Chciałam zwrócić szczególną uwagę na to, żeby jak przechodzimy przez przejście, nie używać żadnych urządzeń, żeby zwrócić uwagę na to, czy zbliża się do nas jakiś pojazd, żeby nie doszło do tragedii. Prace przedstawiały różne sytuacje ludzi uczestniczących w ruchu drogowym. Wykonane zostały różnorodnymi technikami. Maja Kucharska jest zdobywczynią pierwszej nagrody w najstarszej kategorii wiekowej na szczeblu powiatowym. Na etapie wojewódzkim praca Mai zdobyła drugie miejsce. Moja praca przedstawiała osobę przechodzącą przez przejście dla pieszych, mającą na uszach słuchawki, trzymającą telefon w ręce i w jej stronę zbliżał się samochód. Pracę wykonałam techniką wycinania z papieru. Organizatorzy podkreślają, że takie konkursy wspomagają działania profilaktyczne policji i zachęcają do zastanowienia się, jak postępować i żyć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu. W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego Bezpieczne Wakacje 2021. Konkurs ten jest organizowany corocznie przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, a w tym roku była już jego 15. edycja. Co roku szkoły naszego powiatu biorą naprawdę aktywny udział w tym konkursie, a w tym roku liczba prac, które wpłynęły, wyniosła prawie 230. Jest to naprawdę sporo. Jeżeli miało nie lada kłopot, aby wybrać z tych prac najlepsze, ponieważ pomysłowość, inwencja dzieci naprawdę jest ogromna. Jest to konkurs skierowany teraz do dzieci ze szkół podstawowych, dawniej jeszcze obejmował szkoły gimnazjalne. Niestety teraz już ich nie ma, więc skupiony jest tylko na szkołach podstawowych. I tutaj dzieci zarówno takie te młodsze, które mają 6-7 lat, nas zaskakują technikami, których używają, jak również nastolatkowie swoją pomysłowością. Techniki są przeróżne, od prac kreślonych ołówkami, kredkami ołówkowymi, pastelami, różnego rodzaju farbami. Są to wydzieranki, jest to technika polegająca na zwijaniu kuleczek i potem wyklejaniu. Ale pojawiają się takie zaskakujące, jak na przykład fragmenty pracy są wysypywane czy wyklejane różnymi sypkimi produktami spożywczymi. Pojawiają się naklejane muszelki, jakieś gałązki i inne materiały. Dzieci mają bujną wyobraźnię i to widać po ich pracach. Celem tego konkursu jest promowanie takiego bezpiecznego zachowania na wakacjach. Tutaj ta profilaktyka jest jednym z głównych działań policji jako takiej również. I my nie tylko poprzez prelekcje z dziećmi, poprzez spotkania z dziećmi czy z innymi mieszkańcami naszego powiatu chcemy promować takie dobre, pozytywne i bezpieczne zachowania. Dzieci, spędzając czas nad wykonaniem tych prac, mamy nadzieję, że również zastanawiają się nad tym właśnie, co jest bezpieczne, a czego lepiej unikać dla ich bezpieczeństwa. I stąd ten konkurs jest dla nas bardzo istotny. I cieszymy się, że dzieci tak aktywnie w nim uczestniczą. W dniu dzisiejszym nagrodę odebrało 9 laureatów. Jedna z naszych laureatek, Maja, która zajęła pierwsze miejsce w swojej, czyli najstarszej grupie wiekowej, została również uhonorowana na poziomie już wojewódzkim i tam w swojej grupie wiekowej zajęła drugie miejsce. Co tym bardziej nas cieszy, że prace naszych uczniów i naszych dzieci są również nagradzane na wyższych etapach. I tutaj Maji podwójnie gratulujemy, a wszystkim oczywiście również gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Wykonywanie prac plastycznych to świetna forma edukowania i uwrażliwiania na właściwe zachowania w różnych sytuacjach życiowych.
nowe. Już za kilka dni przywitamy nowy 2022 rok. Każdego roku miliony ludzi podejmuje noworoczne postanowienia. Stało się to już pewnego rodzaju tradycją. Chcemy więcej się ruszać, zadbać o nasze finanse, nauczyć się czegoś nowego dla rozwoju osobistego i zawodowego. Nasze noworoczne postanowienia. Jak je wybieramy i jak je realizujemy. Czy warto jest robić noworoczne postanowienia? Tak, warto. A dlaczego? No, żeby ludzie się zmieniali, żeby każdy sobie postanowił coś naprawić, coś zmienić, by był lepszy. A co zrobić, żeby wytrwać? Co zrobić, żeby wytrwać w takich postanowieniach? Jak zatrzymać tą motywację, żeby to się nie skończyło, że mamy postanowienie i w połowie stycznia już okazuje się, że już nic z tego. Czy ma Pani jakiś przepis na to? Przepisu to każdy nie ma, bo każdy jest inny. Kto ma tego? No to tak jak wytrwać bez nałogów. No, ktoś sobie postanowi, rzucam palenie. No i ktoś jest mocniejszy, no to jak sobie postanowi, tak będzie miał, bo jest przekonany, że no chce rzucić to palenie. No, a niektórzy, no to jak rzucę palenie, no i wytrzyma ten tydzień, dwa i już go kusi ponowne. No, to jest takie, to jest siła mocy woli człowieka. No. Dziękujemy bardzo, życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do widzenia. Chcieliśmy Pana zapytać, czy robi Pan noworoczne postanowienia? Tak. A zdradzi nam Pan, jakie to są? To zależy od zdrowia i od pewnych rzeczy, które w międzyczasie się zdarzą. Jakieś tam plany zawsze mam, ale jakieś sprawy nieprzewidywalne też czasem wypadają, więc trzeba jakoś do przodu myśleć odrobinę. Jasne. A czy ciężko jest wytrwać w tych noworocznych postanowieniach? Czy to się kończy już tak w połowie stycznia? No, nie jest ciężko wytrwać, bo to mi się wydaje, że to zależy od tego, kto postanawia coś zrobić. No, my w pewnym wieku to już myślimy może troszkę wolniej, ale stateczniej i raczej trzymamy się tego, co postanawiamy. Świetnie. A czy mógłby Pan dać nam jakąś radę, jak wytrwać właśnie w jakimś postanowieniu? Rada jest dość trudna, bo to zależy od danego człowieka. No mnie się wydaje, że to nie jest takie trudne, tylko trzeba jakoś podejść do tego pozytywnie. Na pewno musi się udać i nie przejmować się trudnościami. To się często udaje. Dziękujemy Panu bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzień dobry. Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Panią zapytać, czy robi Pani noworoczne postanowienia? Nie, w tym roku nie, dziękuję. No proszę bardzo. Dzień dobry, Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Panów zapytać, czy robią Panowie noworoczne postanowienia? Ja nie robię, ja też nie robię. A czy nie zastanawialiście się nad tym, żeby jednak coś zmienić, coś ulepszyć, bo mamy nowy rok, nowa karta, coś możemy nowego, lepszego zrobić? Raczej stale staram się coś ulepszać. A czyli nie tylko przy okazji nowego roku, tylko zawsze, więc nowy rok nie robi jakiegoś wrażenia większego? Nie robi. Aha. No to życzę Wam wesołego nowego roku, wytrwania w postanowieniach. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Pana zapytać, czy warto robić noworoczne postanowienia? Jakie? Już za kilka dni będzie nowy rok i każdy sobie coś tam zakłada, że może coś zmienić, poprawić się w czymś. Czy Pan takie postanowienia sobie jakieś robi? Nie. Dzień dobry, Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Panią zapytać, czy warto robić noworoczne postanowienia? Oczywiście, że warto. A czy Pani takie robi i udaje się Pani wytrwać w tych postanowieniach? Robię i nie udaje się. Czyli kończy się zazwyczaj gdzieś w połowie stycznia? Albo i wcześniej. Nie zna Pani jakiejś rady takiej, którą by Pani mogła polecić? Nie zna Pani, bo Pani nie... Sama bym chciała taką usłyszeć. Rozumiem. Ale czy w tym roku będzie Pani robić takie postanowienie również? Zobaczymy po nowym roku.
Życzymy Pani, żeby się w tym roku udało. Dziękuję. Życzę wesołej świąt już nie, ale szczęśliwego. No my również. Do zobaczenia. Do widzenia. Dzień dobry. Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Pana zapytać, czy warto robić noworoczne postanowienia? Oczywiście, że tak. A czy Pan takie robi? No robię, robię, wie Pani. Robię różne postanowienia noworoczne, wie Pani, szczególnie chodzi o takie różne, wie Pani, jakieś upominki noworoczne ludziom, to wszystko trzeba właśnie załatwiać, szczególnie w rodzinie. Czy mógłby Pan dać jakąś radę tym wszystkim, którzy chcą takie postanowienie, wytrwać w takich postanowieniach, żeby było lepiej? No nie, to każdy musi myśleć za siebie, wie Pani. To rozumiem. Wszystkiego dobrego! Chcieliśmy Pana zapytać, czy robi Pan noworoczne postanowienia? Oczywiście, że robię. I udaje się Panu wytrwać w tych postanowieniach? Tak trochę. Nie udaje się. Ja do tej pory jeszcze się nie udało. A czy w tym roku również Pan będzie takie postanowienie sobie robił? Zaraz od pierwszego. I wytrwa Pan do 15? I teraz mam w planie, żeby wytrwać, tak. Życzymy Panu, żeby Pan wytrwał jak najdłużej. Dobrze, i żeby się coś zmieniło, bo chyba każdy ma coś do zmiany, tak? No oczywiście, jak najbardziej. Szczególnie w tak trudnym czasie. Dokładnie. No, także dziękuję. Musimy zmieniać. Dokładnie, dziękujemy Panu bardzo i życzymy powodzenia i wytrwania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzień dobry, Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Panią zapytać, czy warto robić noworoczne postanowienia? A myślę, że warto. Każdy powinien, prawda? A czy Pani takie postanowienia co roku sobie To znaczy robi? Każdy myśli sobie robi, daje postanowienie, ale trudno jest później, żeby to postanowienie zrobić. Także ciężko jest. Ale dobrej mobilizacji. Dokładnie, ale mimo to warto takie postanowienia robić i próbować. Tak, oczywiście. Warto. Prawda? Dziękujemy. My postanawiamy sobie więcej ruchu w tym roku. Więcej ruchu na świeżym powietrzu. Super, super postanowienie, a my życzymy wytrwania w tym postanowieniu aż do grudnia. Dziękujemy ślicznie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wzajemnie. Dzień dobry. Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Panią zapytać, czy robi Pani noworoczne postanowienia? Nie. Dzień dobry. Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy Panią zapytać, czy robi Pani noworoczne postanowienia? Planuję zrobić, ale jeszcze nie mam. A czy łatwo Pani wytrwać zawsze, jak sobie Pani coś postanowi, w tych, żeby dotrwać do końca roku? Na pewno nie. Chyba jak wszyscy, jak większość. Myśli Pani, że w tym roku może się udać? No mam nadzieję, co roku mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Życzymy Pani, żeby się udało do końca grudnia, żeby było pięknie i coraz lepiej. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do widzenia. Dzień dobry. Telewizja Miejska Ropczyce. Chcieliśmy zapytać, czy robi Pan noworoczne postanowienie? Zawsze postanowienie noworoczne to jest normalną rzeczą chyba każdego, prawda? No też myślę, ale nie będę wyjawiał, bo to jest moja osobista sprawa, prawda? Mhm. Czy są duże trudności, żeby wytrwać w tych postanowieniach? Na pewno. W dzisiejszych czasach jest to naprawdę, powiem Pani, nieraz nie do zrealizowania, bo sytuacja widzi Pani jaka jest. Jeden człowiek chce tego, drugi chce tego. Po prostu nie ma tej jedności, jak była dawniej, prawda? I to jest chyba tym, to co nas dzieli, prawda? No ale myślę, że następny rok jakoś ludzie się obudzą i każdy będzie uśmiechnięty i coś przyniesie lepszego ten nowy rok. No i myślę, że warto jednak próbować mimo wszystko. Oczywiście, że tak. No właśnie z córką teraz właśnie rozmawialiśmy, co będziemy robić w następnym roku. No mamy takie plany, które chcemy zrealizować, a jak to będzie, no to się okaże, prawda? Życzymy, żeby wszystko się udało jak najlepiej i żeby wytrwać aż do grudnia w tych postanowieniach. Dziękujemy wszystkiego bardzo. Dobrego Dziękujemy. W nowym roku. Do Dziękujemy widzenia. Nawzajem. Dzień dobry, Telewizja Miejska Ropczyce.
Chcieliśmy panią zapytać, czy robi pani noworoczne postanowienia? Ja nie robię. Dzień dobry, Telewizja Miejska Robczyce. Chcieliśmy panią zapytać, czy robi pani noworoczne postanowienia? Jakieś tam robię. A czy łatwo jest wytrwać w takich postanowieniach? Różnie. Różnie. Ale warto. Dzień dobry, Telewizja Miejska Robczyce. Chcieliśmy panią zapytać, czy robi pani postanowienia noworoczne? Ja co roku robię. Chcieliśmy zapytać, czy ma pani jakieś postanowienia noworoczne? No to moim postanowieniem noworocznym jest na pewno pomagać ludziom jeszcze bardziej w ramach, jakby w miarę możliwości. Super, świetne postanowienie. A czy ciężko będzie wytrwać w tym postanowieniu? Wydaje mi się, że nie. Powinno być łatwo. I tak już mam z taką pomocą do czynienia, no to nie powinno być tak źle. Świetnie. A czego byś, co byś poleciła ludziom, którzy chcieliby wytrwać właśnie w tych postanowieniach? Jak, co zrobić, żeby to postanowienie nie skończyło się już na początku stycznia? No to na pewno nie poddawać się, starać się właśnie dążyć do tego celu. No i jakby wierzyć w siebie i w to, co chcemy zrobić. Super, dziękujemy ci bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję i wzajemnie. Dziękujemy, do widzenia. Dzień dobry, Telewizja Miejska Robczyce. Chcieliśmy zapytać, czy robią państwo postanowienia noworoczne? Do you have a New Year's resolution? Sure, yeah. What is it? To graduate from college. Okay. Jego rezolucja jest, żeby skończyć wreszcie studia. A moja rezolucja jest, żeby więcej podróżować. Przyjechaliśmy ze Stanów do rodziców na święta. Świetnie. A czy ciężko będzie wytrwać w tych postanowieniach? Dla mnie prawdopodobnie, dla niego myślę, że troszkę mniej. Rozumiem. Dziękujemy bardzo. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję. Pozdrawiamy. Dzień dobry, Telewizja Miejska Robczyce. Chcieliśmy panią zapytać, czy robi pani noworoczne postanowienia? Oj, nie. Chyba nie. Nie? A może się pani jeszcze zastanowi? Może warto jednak coś postanowić, sobie coś zmienić? Kiedyś robiłam, ale jakoś tak bardzo mało konsekwentnie, więc nie wiem, czy będę się demotywować następnym razem. Ciężko wytrwać, prawda? No ciężko. Niestety. Trzeba małymi kroczkami próbować. No, ale mam takie postanowienie, żeby każdy rok był lepszy i żeby nie marudzić, żeby po prostu jakby być łaskawszym dla siebie, nie wymagać tyle. No to wtedy jest lepiej, nie? Lepiej przetrwać tę naszą biedę. Świetne, świetne noworoczne postanowienie. Życzymy pani wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzięki, no dla was również. Pozdrawiam. Dzień dobry, Telewizja Miejska Robczyce. Chcieliśmy panią zapytać, czy robi pani noworoczne postanowienia? Myślę, że tak. A czy trudno wytrwać w takich postanowieniach? Nie, to dla mnie nie. No to super, wszystkiego dobrego. Na dziś to już wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już za tydzień. Do widzenia.